Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też witam. Z mamusią obie siedzimy sobie dzisiaj na świeżym powietrzu pod altanką i bierzemy się za sałatki do słoików na zimę. Te liście to chyba kurm damy, nie? Później. Tak, to dla kurm. To ja je na razie tutaj położę, tak. I później się wyniesie. Robimy wieloskładnikową, ale tutaj Wam przepisu podawać nie będę, bo on już na kanale jest. Dzisiaj podam Wam przepis na jajka w słoikach. Tak, nie przysłyszeliście się, bo zaraz ktoś powie, co? Jajka? Chyba się pomyliła, tak? Jestem. Idę do płota. Siła wyższa. Jestem. Sąsiad, rzecz święta. Trzeba było podejść do płota. Tak. My tutaj właśnie tak mamy zawsze, że jak coś to albo dzwoni się telefonem, albo coś, jesteś w domu, jestem, podejść do płota. No i podchodzimy. Jedno albo drugie. O, a chyba w końcu trzeba będzie tu bramkę zrobić. Chyba musimy zrobić bramkę, ale kiedyś, jak babcia opowiada, tutaj między jednymi, drugimi sąsiadami były płoty, ale były porobione bramki i jak babcia przyjechała tutaj po wojnie z dziadkiem, to te bramki były. Tutaj była bramka, tak, właśnie opowiadała. I oni chodzili jedno do drugich, była taka bieda, był taki głód i przyjechali tak jak stali, z jedną torbą, z podstawowymi takimi rzeczami, bez żadnych perspektyw na kolejny dzień. No i jak babcia opowiadała, jaki był niemiłosierny głód, tak. Brakowało wszystkiego i tak jak ja już to opowiadałam niejednokrotnie. Razem żyli, jeden drugiemu pomagał, jak opowiadała teściowa, to czy zupę, czy co, to jedno drugiemu niosło, pomagało. Tak. Było inaczej. I była bramka. Tak. I tutaj jak jedno miało jeden produkt, drugi, to chodzili i razem gotowali, bo na przykład u tego była kuchnia nieczynna, ten nie miał fajerek i tak się wymieniali. No tutaj może teraz śmiesznie, ale na pewno wszyscy z Was znają film Sami Swoi. I tak to się odbywało. No, jechały całe wsie, razem żyli, razem się wspierali. Ty masz fajerki, ja mam kuchnię, gotujemy obiad. No tak było. Tak samo i my. Musimy chyba tutaj od nowa bramkę postawić. Bo wisimy na tych płotach jak te kargule z Pawlakami. Z tym tylko, że my się tak nie handruczymy, nie? A wracając do tematu, dzisiaj chcę pokazać Wam, jak my tutaj robimy już od 2 czy 3 lat. Co? Te jajka. No już. Chyba 3 lata, nie? I myślę, że ja pamiętam, u mnie już z pamięcią to nie jest tak, ale wiem, że już. Ty masz pamięć jeszcze lepszą, jak ja razem z Edkiem w sumie wzięci. No ale już. 3 lata to jest jak nic. No i dzisiaj Wam podam, ale żeby te jajka podać, to pierwsze muszę zrobić tą sałatkę wieloskładnikową, bo tutaj będzie wykorzystywana ta zalewa. No i jajka oczywiście trzeba będzie ugotować. Widzimy się za chwilkę. Dla Was to będzie tak, o, pstryknięcie, a dla nas chyba z godzinę, zanim to tutaj pokroimy. Najpierw wszystko trzeba pokroić i to jest ta sałatka wieloskładnikowa. Tutaj podstawą, którą my dajemy, to jest ogórek, cebula, pomidor i kapusta. Można do tego dodać marchewka jeszcze, tak. Można dodać natkę pietruszki, można dodać paprykę. My tego nie dodajemy, bo nam to po prostu, no, nie jest to nasz smak, nie jest to nasz gust. Pomidorki, część można dać czerwonych, część można dać zielonych, tak samo ogórki, część obranych ze skórki, część ze skórką. My tutaj ogórki obieramy, chyba tak z przyzwyczajenia, a pomidory dajemy same czerwone. Też zawsze dawaliśmy czerwone, te przyjechały od Krzysia. Przyszły paczką, przysłał pomidorów i ma taką fajną odmianę. Takie podłużne, to jest chyba kmicic, z tego co się nie mylę. Bardzo smaczne.
One przypominają tak wyglądem limę, ale to lima nie jest. Uwielbiam limę, uwielbiam kmicica, bo są one słodkie, są twarde, nadają się na przetwory. Ja takich nie miałam w tym roku. Zresztą w ogóle wiecie, jakie u mnie pomidory. Mam tyle tylko, co na bieżąco do zjedzenia, a do sałatek, no to już cienko było. Krzyś ma pomidorów bardzo dużo, ma smaczne, no i przysłał. Lima, no w tym przypadku kmicic, są twardymi i doszły idealnie. Mamusia, dlaczego ty nie urosłaś wyższa? Wszystkie stoły są dostosowane do ciebie, popatrz, ty se stoisz highlight, a ja stoję, kurczę, jak dzwonnik z Notre Dame. Byłam troszkę wyższa, ale już na starość się zniżam. Wszystkie stoły są do mamusi dostosowane, no. No niestety to czas teraz dla siebie, a dla mamusi już odpoczynek, a nie jeszcze angażujesz i... Mamusiu, idź się połóż. Nie, nie pójdę. Muszę... Ale właśnie, co mi tu dziamiesz? Nie pójdę. I co, teraz mieszanie, tak? Teraz... Tylko to nie będzie za mała miska? Nie, pomału się wymiesza. Wszystkie składniki są pokrojone w talarki. No i teraz do tego cukier, olej. Składniki będą podane w opisie, bo tutaj może są osoby, które nie oglądały w tamtym roku tego przepisu, więc podam jeszcze raz. Sól na garści. Dwie garści. Oczywiście do smaku, no tutaj trzeba sprawdzać później smak zalewy, bo to teraz tutaj wszystko wymieszamy i musi zostać na kilka godzin, żeby to zmiękło, żeby się wszystko przeprawiło. I też próbujemy, czy jest to nasz smak, czy nie jest za mało soli, za mało pieprzu. Nie, wal dużo. Dziadek lubi pieprzny. Zaraz będziemy kichać obydwie. To już? Możesz mieszać pomału i ocet. Jeszcze dodamy ocet. Tyle. Tyle? Możesz, babcia, mieszać. No, teraz babcia. Bo ponoć jesteś dobra w mieszaniu. No, tak myślę. Tak zawsze tatuś mówi, że ty dobrze mieszasz. Dobrze mieszam. No to niech i niech tak będzie i niech tak zostanie. Mogę mieszać dalej. Ale ładnie ci to idzie. No. Tak, bo twoje rączki za delikatne do tego, co? No właśnie. Ale zapach. No. Uwielbiamy tą surówkę. Coś pysznego. Ona teraz poleży kilka godzin i tak z reguły robimy ją albo wieczorem, pokroimy, zostawiamy na noc, rano pakujemy do słoików, albo raniutko, tak jak dzisiaj zaczęliśmy kroić o godzinie, przed 8 było. No. I dopiero wieczorem koło 17-18 będziemy to zakładać do słoików. Z tym, że musi stać w miejscu chłodnym. Minęło kilka godzin, dokładnie 8 godzin stała tutaj sałatka w przyprawach, no i ubyło jej o połowę. Jak mamusia mieszała, to była pełna micha, teraz jest jej o połowę mniej. No a to wszystko za sprawą przypraw, głównie soli, bo to sól tutaj wszystko zmiękcza, sprawia, że warzywa oddają wodę. No i dzięki temu tutaj zrobiła się taka zalewa, wytworzyło się coś w rodzaju sosu. Doprawiać już tutaj nie musiałam, jest to smak taki, jaki preferujemy. Wszystkie składniki i proporcje na tą sałatkę, surówkę, no sałatkę, bo surówka to jest z surowych warzyw podawana na bieżąco do obiadu, a tutaj to już jest sałatka. Wszystkie składniki, proporcje takie, które ja tutaj używam, będziecie mieć podane w opisie, także kliknijcie sobie palcem w tytuł tego filmu i one Wam się pojawią. Ale możecie tutaj eksperymentować. Możecie dodać natkę pietruszki, dodać również jabłko, paprykę. Wtedy smak diametralnie się zmieni, chociaż próbowałam i z jabłkiem. Natka pietruszki w ogóle u nas nie przechodzi, bo ona, jak później się je,
te warzywa są chrupkie, a natka pietruszki przykleja się do podniebienia, taka jest, nie jest chrupiąca, ona jest bardziej ciągnąca i to jakoś mi osobiście nie odpowiada. Z kolei papryka nadaje takiego innego smaku. Ten smak jest taki, jaki preferujemy i tutaj nie dodajemy nic, ale Wy jak najbardziej możecie tutaj dodać i też, jeżeli lubicie, to na pewno będzie smaczne. Upychanie w słoikach, to już chyba każdy wie. Najpierw daję tutaj te warzywa, ugniatam je. Tego sosu, soku, zalewy nie wlewam, bo jak będę upychać, to ona będzie mi wypływać ze słoika. Po prostu przemieszowuję cały czas tutaj te warzywa, tak żeby one były obtoczone tym sokiem i wkładam do słoika. Przy ugniataniu tu się to wszystko wybija i wystarczy. Słoik nie napycham do pełna, tak pod zgięcie. No i zobaczcie, tutaj wychodzi już ten sok, sos, jak zwał, tak zwał. Słoiki zapakowane, wyszło ich 10 z tej porcji. No i zostało mi dosyć dużo tego soku, tej wody. I zawsze, jak robiłyśmy z mamusią tą sałatkę, zostawało jej dosyć dużo. Wylewałyśmy to do pomyj dla zwierząt i któregoś razu mówię, no kurczę, szkoda tego, bo jest tego dosyć sporo. Warzywa pod wpływem soli i przypraw wypuszczają dosyć dużo wody, soku własnego i tego jest naprawdę tyle, że nie wchodzi tutaj do tych słoików. No i mówię, no coś by tutaj wymyśleć i wymyśliłam jajka w zalewie. Gotowane oczywiście. No i tutaj wybieram sobie zawsze takie malutkie jajka. Śmiejemy się, że jak od liliputki. To są jajeczka od młodych kurek, które dopiero zaczynają się nieść i one świetnie nadają mi się tutaj do słoika, bo wchodzi ich dosyć sporo takich małych. Tych dużych wejdzie zdecydowanie mniej, bo to jest o połowę mniejsze od normalnego. Jeżeli jajka są świeżutkie, no to jak ugotować je, żeby one się ładnie obierały, nie dziarmoszyły się przy skubaniu? No my tutaj mamy taką metodę, że namaczamy je na 2 godziny w zwykłej wodzie i później wyjmujemy te jajka, osuszamy i na drugi dzień bądź tego samego dnia gotujemy. Jajko naturalnie pokryte jest substancją, która zapobiega psuciu się szybkiemu jajek, tak jakby ogranicza dostęp powietrza do jajka do środka i ono nieumyte w lodówce może leżeć nawet i miesiąc i będzie świeże. Komora powietrzna będzie się powiększała tutaj nie z tej strony, tylko z tej. Jest zawsze komora powietrzna i właśnie po niej można poznać świeżość jajka. Jeżeli ta komora jest duża, to jajko już nie jest zbyt świeże, a jeżeli jest minimalna, malutka, to jest jajko świeżutkie. I właśnie po umyciu, jeżeli ta powłoka zostanie zmyta, powietrze zacznie się dostawać i ono tak jakby szybciutko przejdzie proces starzenia się i wtedy się fajnie skubie. Ugotowałam już tutaj i poskubałam, no bo mi się skulasz i zbijesz, a szkoda nawet tego małego. Nagotowałam już takich malutkich jajeczek, wyglądają one zgrabnie. I teraz do tej zalewy dodaję. Też w opisie będziecie mieli podane, co dodaję do tej zalewy do jajek. W pierwszej kolejności będą składniki podane na sałatkę, tą, którą robiłam teraz, a później będzie dodane tutaj do tej zalewy, która została i proporcje będą na litr pozostałej zalewy. Tutaj do tego dodaję keczup słodki, znaczy słodki, łagodny, nie pikantny. No jeżeli ktoś lubi taki hardcore, no to wtedy tak, to wtedy już dajemy pikantny. Musztarda delikatesowa. Ona najlepiej się sprawdza do
tej zalewy można dodać sarepską, ale sarepska jest już ostrzejsza, więc tej sarepskiej ja no, nie dodaję, ale możecie poeksperymentować. Możecie spróbować swój własny smak stworzyć. I to też będzie ciekawe doświadczenie. I chrzan. Chrzan tutaj jest taką podstawą, taką bazą, która nada smaku tej właśnie zalewie. Wszystkie składniki są połączone. Tutaj zostało jeszcze trochę warzyw. Nie wyrzucam ich, bo w tej zalewie, którą teraz tutaj doprawiłam, one są palce lizać. Polecam Wam zrobić takie coś, jeżeli już te warzywa pokroicie, one odstoją, wypuszczą, dodać do tego wszystkiego keczup, musztardę i chrzan i wymieszać to i taką właśnie surówkę zagotować. Robi u mnie furorę, jest przepyszna, inna, czuć taki posmak i chrzanu, i musztardy, i ten keczup robi właśnie taką całą robotę tutaj w tej zalewie. To jest surówka tradycyjna, ale dodane właśnie te składniki, które ja dodaję, sprawiają, że ona jest wykwintna. Spróbujcie, to będziecie widzieli. I teraz troszeczkę tych warzyw daję na spód, bo przecież ich nie wyrzucę. Jajka. Tyle, aby mi się upchało w słoiku. 4, a damy 5. 5 jajek. No i znowu na wierzch daję troszeczkę tych warzyw. I teraz dopełniam tutaj słoik tą zalewą, tym sosem. Wlewam tyle, aby było pełno. O, jest. Dobra. I jeden gotowy. Ja tutaj, tak jak mówiłam, podam wszystko na litr pozostawionej zalewy tutaj w tej misce. Ale tutaj ja podkreślam, wyłapcie swój smak, bo jeden lubi bardziej pikantne, drugi bardziej łagodne. Ktoś preferuje chrzan, inny nie. Dlatego, no i co jest takie fajne, że nie powinniśmy się trzymać aż tak ściśle przepisów. Coś trzeba urozmaicać, tu dodać, tutaj odjąć. Wtedy powstają właśnie przepisy nowe, które robią podboje. No bo przecież jeżeli będziemy się trzymać sztywno etykiety, sztywno tych proporcji, to nie powstanie nic nowego. Wszystko będzie takie same. A tutaj ja też, no szkoda mi było tej zalewy. Pokombinowałam, pododawałam, no i wyszła naprawdę zalewa idealna, perfekcyjna. Te jajka, one bardzo dobrze sprawdzają się na Wielkanoc. Takie właśnie wyciągnięte z surówką na półmisek. Przeważnie rozkładam, jak wyciągnę to wszystko ze słoika, wyłożę do michy. Surówkę układam sobie na spód, na tym przekrawam jajka na pół i polewam tym sosem. Przepyszne. Naprawdę. Ilość jajek, no tutaj ile ich macie, tej zalewy mimo wszystko zostaje dużo. Tu jeżeli da się jajka, da się jeszcze warzywa, no to tej zalewy jest dużo, to można zrobić. Ja ugotowałam 10 jajek i będę miała 2 słoiki tej zalewy, jeszcze mi zostanie, będę dogotowywać jeszcze jajka za chwilkę. No i teraz słoiki pozakręcam i będę je gotować, pasteryzować. Ile? To już zależy od tego, jaką twardość sałatki preferujecie. Jeżeli lubicie bardziej taką rozgotowaną, dogotowaną, bardziej miękką, to trzeba gotować od 30 do 40 minut, żeby te warzywa zrobiły się miękkie. Ale jeżeli lubicie taką chrupką, chrupiącą, żeby ona miała tą nutę twardości, to wystarcza 20 minut. I osobiście będę tutaj gotować 20 minut, bo lubimy właśnie te sałatki takie chrupiące, pogotowane, poodwracane
I teraz będę czekała do rana, aż zachycą i wyniosę je do piwnicy. Zawsze odwracam je do góry nogami, chociaż nie jest to koniecznością, bo można zostawić tak i one też wciągną, też zachycą wieczka. Ale tak robiła moja babcia, tak robiła moja mama i chyba z przyzwyczajenia już tak robię też i ja. Odwracam je do góry nogami i zostawiam do całkowitego wystygnięcia. Rano je poodwracam i powynoszę do piwnicy. Jutro będą kolejne porcje surówek do słoików z jajkami też. Małych jajeczek jest dosyć sporo, młode kurki się niosą. Także tutaj mogę pozwolić sobie na zrobienie większej ilości tych jajek, bo są one naprawdę smaczne. Jak już później ostygną, jak przejdą tutaj tą zalewą tak po tygodniu, dwóch, a jak w razie doczekają do świąt, to tylko czy one doczekają? To jest właśnie pytanie. Oto jest pytanie i kto to odpowie na nie? No zobaczymy, jak to będzie. Życzę Wam udanych wykonań takich przetworów na zimę, bo teraz może się nie chce robić, może się tego nie chce jeść, bo mamy wszystkiego pod dostatkiem pełno, ale zimą, kiedy przyjdzie posucha warzywna, no to będzie jak znalazł i wtedy wszystko się wyjada, wszystko się przydaje. I tutaj naprawdę nie bójcie się kuchni, nie bójcie się robić, bo to wyjdzie, nawet jeżeli coś troszeczkę inaczej pokombinujecie, to najwyżej stworzycie własny przepis, własny smak. Tu nawet o to chodzi, żeby zrobić coś samemu z siebie, żeby to było takie wasze, może troszeczkę odmienne, coś dodać, coś ująć. Wszystkie składniki, proporcje będzie w opisie, tam będzie wszystko opisane co do czego, także tam sobie zerknijcie i wszystko będzie przejrzyste. A na dzień dzisiejszy życzę Wam dużo radości, uśmiechu i już tradycyjnie do następnego. Pa, pa!